Hej, Siemeneczku, jestem Abra i moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie coś, o co prosicie w komentarzach po raz kolejny. Miałem nadzieję, że zamknęliśmy ten temat, ale niestety nie. Oczywiście, jak możecie się doskonale domyślać, chodzi o zbrojkę. Mój hełm, teraz słuchajcie, nederytowy hełm ma 4 użycia, dlatego dzisiaj będziemy musieli zrobić zbroję. I pomyślicie, Abera, no co ty? Czy ty nagrasz odcinek, że wkładasz tą zbroję do kowadła i ją naprawiasz? Nic z tych rzeczy, nic bardziej mylnego. Jeśli wydaje wam się, że mogę naprawić tą zbroję za jakieś głupie 40 leveli, to jesteście w naprawdę sporym błędzie, słuchajcie. To będzie kosztowało znacznie, ale to znacznie więcej. Niestety, ale nasz problem jest dużo, dużo cięższy. Za 40 leveli, to możemy byśmy naprawili co najwyżej właśnie jedną z tych rzeczy. Słuchajcie, w tym odcinku zrobimy nową zbrojkę. Dopóki nie będę miał mendingu, dopóki właśnie nie będę miał książek z naprawą, które sprawią, że podczas zbierania punktów doświadczenia moja zbrojka, miecze, kilofy będą się naprawiać, to dopóki tego nie zrobimy, po prostu muszę stworzyć na ten czas nową zbroję. Problem jest tylko kolejny taki, że, nie, teraz bez beki, nie mam bladego pojęcia, gdzie jest mój cały nederyt. Serio, ostatnimi czasy wykopałem bardzo dużo diamentów i w ogóle z Elvisem tutaj się porównywaliśmy, ale ty złodzieju, Elvisu, gdzie jest mój cały nederyt, co? Nie, serio, gdzie jest mój cały nederyt? Gościu, ja mam jedno pradawne zgliszcze, a ostatnio, pamiętasz, były zawody w kopaniu nederytu i ja naprawdę tego nederytu miałem sporo. Ja rozumiem, że naprawiałem całe te itemki moje, ale serio, gdzie jest mój nederyt? I ty masz do mnie problem, że ja ci go niby ukradłem, stary? Gościu, bo ja ci zaraz wejdę do tego wieżowca. Trwa budowa, nie pokazywać Elviso teren, stary, wiesz, że ja tam zaraz wejdę. No nie, ale nie pokazuj tego. Gościu, ja tutaj wchodzę tam, stary, i trwa budowa. Idę po mój nederyt, gdzie jest mój nederyt? Ale ja ci nic nie ukradłem, stary. Gościu, wygrałem z tobą pojedynek na kopanie pradawnych zgliszczy. Zdobyłem 24 pradawne zgliszcza. Teraz nie mam. Jak ci się skończył, stary, to jest twój problem, a nie mój. Nie, przecież, no stary, no. Ja wchodzę i to no, pokazuję, gościu, no. No dawaj mój nederyt! Dlatego słuchajcie, w dzisiejszym odcinku stworzymy moją nową diamentową zbroję. I jeśli uda mi się, słuchajcie, tego cwaniaka przekonać, to prawdopodobnie Elviso pożyczy mi nederyt, który oczywiście będę musiał mu zwrócić, ale może za inne itemki w ogóle kupię od niego nederyt, bo Elviso tego nederytu ma no bardzo dużo. Ile ty w ogóle godzin grasz dziennie, stary, na serwerze? Jakieś 8, 7, 9, coś takiego. Ty jakąś taką 1/3 doby spędzasz na serwerze, więc chodź tutaj, stary, ja zobaczę, ile ty masz nederytu, bo on mi się bardzo przyda. W ogóle, który ty masz level? Bo w tym odcinku będziemy musieli stworzyć najlepszą 54. diamentową zbroję. Serio? Tak. Wow. Po tym, jak stworzymy itemy, udamy się, słuchajcie, do Abrowca, gdzie w ogóle, moi drodzy, no trzeba będzie zenchantować itemy, dokładnie, bo tam jest, słuchajcie, enchanting. Poza tym u Maciocha, w Macioch Tower też, słuchajcie, jest enchanting i bardzo chętnie przejdę się i zobaczę, bo ty chyba, Elviso, w ogóle odpowiadasz za budowę Macioch Tower, prawda? Tam w środku. Oj, design. Tak. A ja tego w ogóle nie widziałem, więc bardzo chętnie się tam, słuchajcie, przejdę, ale plan jest bardzo trudny, no bo, stary, jak my z naszymi levelami i z naszymi diamentami mamy stworzyć najlepszą zbroję w grze? Wiesz, chodzi o to, aby był protection, unbreaking, oddychanie pod wodą, powolne spadanie, czy nawet ten mroźny piech, ten głębinowy nurek. Stary, to będzie bardzo, bardzo trudne. Moja zbrojka nederytowa ma 60 użyć, 100 użyć, 100 użyć i 4. 4. Nie, stary, to o, nie jest. Łatwe nie będzie wydawało, stary. Stary, jak myślisz sobie, że 4 użycia to żart, to nie, to nie jest stary żart. Dobra, gościu, gdzie ty masz te pradawne zgliszcza? No, co ty? Nie wiem. Co ty mnie bijesz, stary? On ma 2 użycia. A nie, tak no, hobbystycznie. Zaraz to ja cię rozklepię. Stary, ty mam 50 ponad level. A to mnie nie interesuje, stary. A mój level ma, jest, słuchaj, na kasku drugi. I co z tego, stary? Gdzie ty masz w ogóle nederyty? Bo ja muszę cię je szybko tutaj zabrać. A nie wiesz, gdzie jest moja tajna skrzynka skarbów i wszystkich innych? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, ale dawaj mi nederyt, gościu. Dobra, stary, robimy w ten sposób. Ja idę po diamenty do swojego lodowca, ty idziesz do willi Agent X'a, do miejsca Bractwa Szczurów. Ta nazwa jest głupia, ale... Ale ekipa, piękna, która się kryje z tajną bazą w willi Agent X'a, nazywa się Bractwo Szczurów. Po prostu weź nederyt. Albo ej, w ogóle tam się spotkamy, co? Spotkamy okay. się w willi w Agent X'a, a ja przyniosę diaksę i spróbujemy właśnie zrobić zbrojkę. No, siema, siema, siema. Okej, słuchajcie, na szybkości wchodzimy do tajnej bazy. Najgorsze jest to, że ona jest znowu otwarta. Nie wiem z jakiego powodu. I lecimy, słuchajcie. Będziemy musieli właśnie albo naprawić tą zbroję, albo w ogóle stworzyć kolejną. Więc lecimy z tematem. Ja tylko, moi drodzy, przypominam, żebyście subskrybowali kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem. Codziennie są tutaj filmiki z Survivalu, właśnie z naszego miasta Milionowice. I wpadajcie jeszcze na kanał Abra Games, gdzie codziennie są odcinki z Bedwarsów. Jeśli ktoś lubi Bedwarsów, to akurat, słuchajcie, jest to miejsce dla niego. Słuchajcie, mam kilka totemów nieśmiertelności. Potem jak robiłem podbój na Bastion Pillagerów. Znaczy, wiecie, chodziło o tą placówkę, czy tam posterunek, nie wiem jak to po polsku nazwać, więc weźmiemy, słuchajcie, ze 3 totemy. Będę chciał je bardzo chętnie oczywiście odsprzedać Elviso, bo myślę, że za nederet to on się na pewno, słuchajcie, zgodzi. Bo spójrzcie na to. Ja diaksy jeszcze jak cię proszę mam, no nie? Troszeczkę tutaj... Jak na Aberę na Milionowicach to całkiem sporo, bo ostatnio miałem 0. Bierzemy oczywiście lapis lazuli, do enchantingu jak najbardziej się przyda. Bierzemy także, słuchajcie, książeczki. No i właśnie, moje prawdopodobne zgliszcza się zaczynają tutaj i się kończą tutaj. Jakby w ogóle o co chodzi? Dlaczego ja mam tylko jedno? Nie, ale gdyby ktoś mi mógł, słuchajcie, napisać w komentarzach, to będę bardzo, bardzo wdzięczny, bo serio.
totalnie bez beki. Nie wiem, dlaczego mam go tak mało. Dobra, słuchajcie, wychodzimy. Przeszukałem wszystkie moje piecyki i słuchajcie, tam nederytu nie było. Tutaj, słuchajcie, nederytu też nie ma. No to jest dno dna. Ale dobra, wziąłem jeszcze dodatkowo kwarc, bo wiem, że Elviso, słuchajcie, właśnie buduje swój wieżowiec z kwarcu. Może nie jest go najwięcej na świecie, ale słuchajcie, 26 bloków piechotą nie chodzi. Zawsze lepsze to niż nic. I dodatkowo jeszcze, słuchajcie, poteczka na niewidzialność. Elviso takie rzeczy na pewno bardzo, bardzo chętnie przyjmie. Więc teraz lecimy do niego i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu będę mógł użyć jego levela, bo on ma właśnie, który tam, 54? Ja rozumiem, że on gra kilka godzin dziennie na serwerze, tak jak Agentix, ale słuchajcie, 54 level to jest naprawdę dużo, a dodatkowo przecież Elviso ma swój nederyt, no najbardziej to mi zależy na tym levelu, abyśmy potem mogli, słuchajcie, właśnie w spokoju, na przykład pójść, nie wiem, chociażby do Maciuch Tower i skorzystać z jego enchantingu, bo to jest przecież nowy enchanting i zrobić właśnie te dobre itemki. Dobra, w takim razie, słuchajcie, wjeżdżamy do willi, Agentixa nie ma, więc równie dobrze możemy sobie tutaj biegać, rozwalać, słuchajcie, wszystko, co nam się żywnie podoba. Nie, no dobra, żeby, słuchajcie, spinki nie było, to naprawiam. Ale naprawdę, teraz to moglibyśmy, słuchajcie, taką bibkę urządzić, serio. Jakieś, wiecie, tutaj, no, imprezkę. No, nie wiem, na przykład, słuchajcie, 18 urodziny, jak ktoś niedługo kończy, to dawajcie, może zrobimy właśnie 18 w takiej willi. To by było naprawdę mocne. Dobra, wbijamy się do środeczka i mam nadzieję, że właśnie Elviso mi pomoże. Ale Elviso raczej pomoże, bo to jest dobry ziom. Tylko, moi drodzy, przypominam jeszcze o sklepie. Wleciał na sklep nowy wzór. Pierwszy w tym roku. Taki Bedwarsowy. Słuchajcie, jeśli ktoś jest fanem Bedwarsów, to naprawdę warto obczaić. A jeśli nie lubicie Bedwarsów, to i tak wzór jest super. Po prostu jest fajny, nowy, kolorowy. Czekają na was i bluzy, i koszulki, i kubeczki, plecaki, worki na plecy. Nawet podkładki pod mysz z tym wzorem. I pamiętajcie, że od 149 zł jest darmowa dostawa kurierem, więc naprawdę wpadajcie i zamawiajcie, bo warto obczaić. Serio, jakby... Wzór jest po prostu przegenialny. www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Wpadajcie i zamawiajcie. Okej, okay, a teraz jazda, słuchajcie. Tutaj oczywiście stawiamy sobie dywanik, żeby nikt tego nie zauważył. I słuchajcie, piętro minus jeden, piętro minus dwa i tu jest piętro minus trzy. Witamy. Witaj, bracie szczurze. Elviso, tu jest piętro minus cztery? Minus cztery powstało. Wow! To będzie na jedzonko. Ej, nice! A masz jakieś w ogóle jedzonko, bo ja nie mam w ogóle nic. A, się a bractwo szczurów, dla szczura wszystko. Sobie tutaj pomagać. Ej, to jest dalej idiotyczna nazwa, stary. Dlaczego ty nas nazywasz szczurami? Ja rozumiem, że my mieszkamy w piwnicy, ale to jest, stary, dalej obraza dla nas samych. Serio, jakby totalny, stary, to jest obraza. No stary, czekaj, kliknij F5 i spójrz na swój nos w skinie. To jest totalnie szczurny, totalnie. Dobra, gościu, bo ja ci zaraz naklepię i tyle się. Nie! Robi, nie? Mój level! Co mój level? Wiii! Dobra, ej, bo ja będę potrzebował tego levela, to weź to. Ej, ale w ogóle w skali od 0 do 10 napiszcie, słuchajcie, w komentarzach, jak oceniacie to piętro. Ja rozumiem, że ono jest małe, ale pomyślcie o tym, że to jest spichlerz, no nie? Ej, to jest dobre określenie, kiedy jest bractwo szczurów, nie? Spichlerz to jest... Można by powiedzieć, że stary to jest spiżarnia, ale spichlerz brzmi lepiej. Więc napiszcie... Nie, ja spadłem! Pomocy! Stary... Żegnaj, bracie. Mam perełkę. I co teraz? A! Ej, ale serio, napiszcie w skali od 0 do 10, jak wam się podoba. Moim zdaniem taka mocna 8, bo to bardzo pasuje, stary, do spichlerza, nie? Serio. Dobra, stary, otwieramy skrzynkę. Ty masz tutaj tajną skrzynkę? Tak. Serio? No znaczy nasza tajna skrzynkę. A, jedną sztabkę nederytu tutaj masz? Tak, a teraz znajdź drugą skrzynkę. Ale gdzie tu jest druga skrzynka, stary? Szukaj. A, beczka pewnie, co? Nie. A, to nie jest skrzynka, tylko beczka. Czekaj, tutaj gdzieś, stary? Możliwe? Nie, no stary, tutaj w nie ma. W tym pokoju, w tym pokoju. No stary, tutaj nie ma nigdzie indziej skrzynki. Nie, A, dobra, na pewno pod dywanem. No, wiadomo. A, o, swój granit. Ej, stary, nie ma tutaj niczego pod dywanem. Postawię kamerkę. Ej, stary! Ty mi pokazywałeś, że tu jest i że tu trzeba było chyba z shift. No właśnie! Proszę! Zapomniałem o tym fest. Ale dobra, mamy tutaj nederyt. I teraz tak, słuchaj, ja ci powiem w ten sposób. Potrzebuję twojej pomocy. Mogę dać ci 3 totemy nieśmiertelności. To? Mogę dać ci jeszcze 26 bloków kwarcu i jedną potkę na niewidzialność. Ile możesz. Przyjmuję wszystko za 4 sztabki, tak? Ile potrzebujesz? No, mogę chcieć 4 sztabki, stary. Serio, no, 4 sztabki nederytu bardzo chętnie. Ej, ale... To by się to opłaca w ogóle, stary? No stary, jak mam... No dobra, to są totemy nieśmiertelności. Dobra, to stary, masz tutaj te totemy, serio. Jakby mi się to bardzo opłaca, bo ja potrzebuję tego nederytu, więc... A, ale jeszcze potrzebuję twojego levelu wtedy. Już nie zginę, ha, ha, ha. Gościu, myślę, że zaraz możesz zginąć, więc lepiej uważaj. Dobra, ej, czyli mogę wziąć sobie te sztabki teraz? Tak, bierz, śmiało, stary. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. W bractwie szczurów jest mnóstwo szczurzych skrytek. Dobra... Typie, nie rozkręca się, naprawdę. Okej, okay, to co? W takim razie, stary, chodź tutaj na górę. Będziemy musieli właśnie stworzyć zbrojkę. Będziemy musieli dodatkowo... A! W ogóle, ej! Gościu! Co... Tak? Coś ty tutaj zrobił w moim pomieszczeniu? A, tajemnica. Stary... Jeszcze nic nie mówię.
Ale stary, to jest mój pokój i w ogóle on miał być nieukryty przecież, no bo wy się o nim dowiedzieliście. O co chodzi, Elviso? Ten schodek inaczej tutaj stał, jakby tutaj miało być normalne wejście. Elviso, co ty kombinujesz? Pokrywam się. Elviso, nie podoba mi się to, co tutaj robisz. Ja chciałem sobie wejść, skorzystać sobie z craftingu, który oczywiście jest teraz ukryty za diamentami, sobie zenchantować rzeczy, a ty, stary, coś cwaniakujesz. Elviso, nie podoba mi się twoja postawa, naprawdę. Już wkrótce się dowiesz. Dobrze, w takim razie robimy diamentową zbrojkę. Całą zrobimy oczywiście diamentową zbrojkę, spróbujemy ją sobie zaraz zenchantować i skorzystamy z upgrade geara. Czy my w ogóle upgrade gear mamy u siebie? Oczywiście, że jest w willi Agentixa, więc może temu ją wziąć. Tak, w willi to wiem, ale czy jest... Willę oczywiście wziąć. Ale czy jest stary w Bractwie Szczurów u nas? Zaraz będzie! Czekaj, tylko się tutaj przejdźmy stary, na stary, ale nie, tak serio, to gdzie jest tutaj upgrade gear? To jest dobre pytanko, ale gdzieś musi być. Ja nie wiem, czy stary on ma w ogóle tutaj upgrade gear. Znaczy, on na pewno ma w jakiejś ukrytej bazie, ale ja stary nie wiem, czy on ma w ogóle tutaj ukrytą bazę. Stary, zobaczmy. Czekaj, tutaj patrzę. Nie, no stary, on na pewno nie ma. Chyba, że u Maciocha w pokoju, ej! Ej, w sumie? Jakby nie wiem, po co miałaby tam być, ale może, stary, może. Okej, tutaj chyba po prostu nie ma. Tak mi się wydaje, że nie ma. To co, stary, chodź, pójdziemy do Macioch Tower. Ja bardzo chętnie zobaczę, jak to tam wygląda i spróbujemy tam zenchantować faktycznie nasze itemy, bo ja mam 40 level, ty masz 54. Zrobimy na pewno, słuchajcie, ochronę 3 lub 4. Zrobimy na pewno niezniszczalność 3. Zrobimy dodatkowo jakieś ciernie czy inne rzeczy, na przykład na hełm, takie jak oddychanie pod wodą, czy szybsze kopanie pod wodą, a na budki, takie jak powolne spadanie, czy chociażby właśnie ten głębinowy nurek. Czyli kiedy wchodzisz po prostu sobie do wody, to nie jest. Możesz nurkować? W zasadzie to... Creepery! To tak. Ej, to idziemy najpierw się przekimać. Okej, byniu, ja tutaj jestem pierwszy raz, wiesz, znaczy po renowacji. I po powiedz mi, ty nie naprawiałeś, tylko ty to robiłeś, tak? Wow, jakby... ej, poczęstunek dla gości i mieszkańców Macioch Tower. Tak. Nice! Pomogłem trochę z takim designem wnętrza. Ej, to jest stary super. Naprawdę. Bardzo ładnie to wygląda. W skali od 0 do 10 powiedziałbym tak, identycznie stary to wygląda jak twój styl i dałbym stary na razie tutaj 9. Na tym piętrze z kolei, no ej, to wygląda naprawdę ładnie. Nice. Bo to jest stary magazyn, ale on nie jest taki przytłoczony. Serio, on nie jest taki przytłoczony, to jest dobre określenie, tak. bo po prostu normalnie nie, byłyby tutaj podwójne skrzynki, a tutaj nie ma podwójnych skrzynek. Ładne, jak na magazyn też dałbym 9. No, 9, tak, bo gdyby był wyższy sufit, dałbym dychę, bo ja lubię wysokie pod... O, w ogóle, ej, chodź tutaj, stary, w kimę, skoro tutaj można pójść w kimę. No tutaj to pomieszczenie jest trochę bardziej puste, ale to chyba bardziej też przez to, że jest taki wyglądający dach i dodatkowo nie ma tutaj szyb, no, więc tutaj troszeczkę mniej bym dał, myślę, że jakąś 7, ale to chyba tak miało wyglądać, więc całkiem... No pewnie. Ej, tutaj wszystkie piętra są skończone? Jeszcze nie wszystkie. Ej, to wygląda fajnie, bo tutaj pewnie będzie portal, co? No nie wiem, czy to będzie portal, nie. A stary, pojęcia. To da się podpalić, to będzie przez da portal. Się. No właśnie, to by było mocarne. Ej, to już macie ładne. Muszę. Naprawdę, stary, ładne. Ej, serio, bo to super wygląda tutaj. To jest spójrz, mega ładne pomieszczenie. Stąd, stary, spójrz teraz tutaj, wow. Jakie to jest bycze, nie? Nice. Ej, serio, to robi wrażenie. Ej, naprawdę, podoba mi się. No i tu jest enchanting, tak? Tutaj czekaj. Tak jest. Ej, to wygląda genialnie, że jakby te zwisające pnącza nad pulpit, to jest super design. Szkłosik. Jedyne co, to stary, chyba nie potrzeba aż tak dużo tych bookshelfów. Wiem, ale tam byłby taki pusty teren, więc wolałem go już zabudować. Ej, ale tu jest w ogóle 8 level, wiesz o tym? Przez te dywany. No. Faktycznie, i nie powinien. Stary, trzeba wywalić dywany i teraz powinno być czyste. Dobra. Jest czyste, dobra, to zaraz sobie tu wrócimy, nice. Będziemy enchantować, fajne. A tu już jest pusto jeszcze, tak? Tu już pusto, no. Tak, ale wiadomo, że z czasem tutaj będzie dużo ale bardziej plus, zabudowane, nie? Ale lekko do góry ogródek. A, jeszcze u góry zrobiłeś ogórek, tak? Znaczy tak, to... wyciąłem chwasty. A stary, tu zarosło chwastami, wiesz? Jeśli już. No serio, stary, tu zarosło trochę chwastami, wiesz? Elo, papa! Totem! Ty, ale wykorzystałeś go? Tak. Naprawdę? Tak. Mogę ci sprzedać kolejny totem w takim razie, stary. Trzeba będzie jeszcze oczywiście kończyć, słuchajcie, tą drugą budowlę, ale powiem wam szczerze, że kiedy ja skończę Abrowiec, a tam widzicie, trochę zmian się porobiło, to się dowiecie w niedalekiej przyszłości, ja nic nie spoileruję. Słuchajcie, kiedy dokończymy Abrowiec, a teraz mamy ciśnienie ze względu na dużą willę Agentixa i jeszcze większy wieżowiec Elviso, to słuchajcie, ta dzielnica, czyli nowa dzielnica Maciocha, może być jeszcze fajniejsza od tej waszej. No bo nazwijmy, tak jakby szczerze, jest bardziej dzielnica więzienna, jest dzielnica powiedzmy tak. Lodowcowa, ta maciochowa i ta powiedzmy bardziej wasza, no nie? Tak, i teraz
zaraz zauważ to, że ogarnąłem tutaj nawet będzie taką ścieżkę ładną, ogarnąłem kwiatki. Tak? Ej, to chcę zobaczyć, bo tego zobacz, nie widziałem. Zobacz, to jest zerknie od góry. Czekaj, zszedłem tutaj na dół. Okej, tutaj na przykład jest pozmieniane, bo tutaj nie było chociażby tej kłody i faktycznie, ej, nie było tej ścieżki wcześniej. Teraz to wygląda super. Ej, jest to bardzo ładne. Tutaj w ogóle widzę, że coś napisałeś Maciuchowi. Maciek, tak. Ja jako naczelny inwestor i architekt tego siedla uznałem, że czarny beton totalnie nie pasuje do ciemnodębowego drewna i najlepiej by było, gdybyśmy przerobili to na biały beton. Jeśli ci nie pasuje, to napisz Elviso o. Ej, szczerze... Nie wiem, stary. Moim zdaniem czarny też będzie fajnie wyglądał, ale jak uważasz, stary? Jakby. Tak, no, uważam. Niech ci będzie. W każdym razie bardzo mi się podoba ta ścieżka. Ona jest w takim typowym milionowicowym stylu. Tak, stary. Tak, totalnie ładnie, kolorowo. A teraz tak, dobra. Stary, skoro i tak dostałem poczęstunek, to mogę go sobie zjeść. Bardzo fajnie Maciuch Tower wygląda. Ale dawaj, zajmiemy się teraz enchantowaniem. Serio, tak jak stary mieliśmy lecimy. Nie? Lecimy sobie tutaj na górę. Tutaj słuchajcie, pokrywa się z enchantami. I tak, ja mam diamentową właśnie zbrojkę. W ogóle mam tu stary obraz, to mogę go, nie wiem, powiesić. Tutaj. Nie, no dobra, tutaj ten stary nie pasuje. Gdzie damy obraz, stary? Damy obraz na... O! O! Tak nice. Mi stary zostanie, tylko czy to nie zabiera nam levela? Nie zabiera, dobra. Wygląda spoko. No to w takim razie trzeba będzie najpierw zacząć, myślę, od sprawdzania itemów. Na butach jest ochrona 3. My oczywiście szukamy ochrony 4, więc musimy szukać dalej. A mnie zaraz rzuć. Na klacie też jest ochrona 3. Wydaje mi się, że ty będziesz miał takie same itemy, ale sprawdź. Może nie. Może dobra, nie. Hełmik, Respiration 3. O, masz już inne. Dobra, dalej. No. Plata Unbreaking 3. Aha. Podnie Fire Protection 4, to chyba nie. Uhuhu! I budźki Devstrider 3. Dobra, Devstrider 3, a Devstridera mamy do 3. Poza tym powiedziałeś o Respiration 3 na hełmie, czyli oddychanie pod wodą. I wydaje mi się, że Respiration 3 jest ważniejsze od Devstridera, zdecydowanie nawet, bo Devstrider dużo szczęście siada. Lepiej znasz? No więc teraz tak, stary, jeszcze zobaczę na księżyce. Na księżyce mam Loyalty 3, a ty zobacz, stary, co masz jeszcze na księżyczkach. Bo wiesz, to czasem też może jakieś Protection 4 siąść, no nie? Więc dobra. Tutaj warto sprawdzić. Sweeping Edge. Sweeping Edge, no to się nie przydaje. I tak mam najlepszy miecz w ogóle w grze, jaki tylko istnieje, więc wydaje mi się, że tym razem sobie odpuścimy. Stary, to w takim razie powiedz mi, jak ty byś to widział, ja ci mogę zapłacić diamentami, na przykład, czy złotem, nie, chyba złotem, bo ty... Złoto lepsze, bo on tak sobie dużo. Tak, stary, ile byś chciał złota za zenchantowanie jednej rzeczy, czyli utratę tych 3 leveli? Powiedz mi. No ja mam tego sporo, stary. No. Teraz ciężej zdobywa jeszcze, więc tak myślę, że 10 golda byłoby spoko, nie? Za jeden enchant, tak? Tak. O gościu. Dobra, to weź mi ten hełm, stary. Weź mi i tak ten hełm. No jest drogo, bo drogo, no ale słuchajcie, no taki jest świat bogatych milionowicowych osób, no. O proszę? Powiedz milionowicowych mi. Elit. Ale tragedia. Ale mogło być gorzej. Nie, wiesz, jest jedna alternatywa. Słuchajcie, Blast Protection jest to enchant, który broni nas przed wybuchami, czyli jest to zdecydowanie najmniej potrzebny enchant w ogóle w grze, ale on ma to oddychanie pod wodą i wówczas, gdybyśmy mieli 2 hełmy, w ogóle jest tutaj stary crafting, to zrobimy od razu kolejny też hełmik. Chyba jest niżej. Gdzieś tutaj zaraz go znajdziemy. Jeśli byśmy go połączyli w kowadle z innymi hełmami, no to wtedy to Respiration może nam zadziałać, no nie? Oj, więc tak, ja tutaj, stary, robię kolejny hełmik. No stary, powiem ci, że nie jestem zadowolony, no ale zapłacę ci te 10, no bo kurczę, no, no tak... wiem, musisz, no, tak, a nie, spadłem. Tutaj leży, stary, jak coś, no nieciekawy, stary, no nieciekawą rzecz mi dałeś, no ja nawet nie wiem, czy nie powinienem tego po prostu zdisenchantować, no ale reklamacja. Trudno. Na hełmie mam Aqua Affinity, musisz mi oddać resztę itemków, stary, żebym też sobie sprawdzał. Raz, dwa, trzy, proszę bardzo. Dobra, i teraz tak, zobaczymy sobie dalej. Na klacie mam Protection 3, to nie za dobrze. Mam na spodniach Blast Protection i na butkach mam Protection 3. No to stary, może Aqua Affinity. Zaryzykuję może z tym hełmem, co? Ja bym na swoim miejscu zrobił się ryzykował, żeby było ciekawiej, no. Totalnie. Stary, bo Aqua Affinity, słuchajcie, sprawia, że kiedy kopiesz pod wodą będąc, to nie kopiesz po prostu mega wolno. Wiecie, jak to jest w Minecraftie, no nie? Więc no, jest taki enchant? No, Aqua Affinity właśnie. Nie miałem pojęcia. Dobra, ale jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, czy nam poza tym siądzie na przykład jakieś ochronka czy coś takiego, więc no, nie wiem. Ja zaryzykuję tak czy inaczej. 3, 2, 1 i go! Stary, jak myślisz? Jak myślisz? Bo zanim sprawdzę, powiedz mi, czy jest dobry enchant? Nie. Uwaga! No nie wierzę, jest samo Aqua Affinity! Ej, gdyby połączyć teraz, słuchajcie, te 2 hełmy i do tego dołożyć ochronę 4,
no to będzie klasa, no to będzie takie coś właśnie, no to w klasa, no tylko stary, czy my naprawdę musimy aż tyle tracić na to wszystko enchantów? Dobra, na klacie jest Protection 4, czyli jest bardzo dobrze i prawdopodobnie o, w to pójdziemy. O kurczę, ładnie. Nareszcie jest niezniszczalność i na księżyce mam Fortunę 2. No to chyba nie będziemy stary ryzykować, od razu zrobię Protection 4. Nie ta. Protection 4 na klacie, co? No bo lepszego nie będzie, wiesz, do tego może jeszcze siąść niezniszczalność i ciernie. Ciernie dają obrażenia od... Daj się wszystko. Od tego, że ktoś cię bije. Więc no dobra, jedziemy, ja słuchajcie. Błąd gry, stary, wiesz? I... Co? Jaki błąd? Wkładam do enchantingu patyk i nie działa enchant. Elvis, co ty masz 2 IQ? Dobra. Uwaga! Bardzo dobra klata. Protection 4, Unbreaking 3. 4-3 po prostu. No to jest dobra rzecz, tak? Może nie ma cierni, ale ciernie też szybciej zużywają item. Więc no, ja bym powiedział, że jestem mega zadowolony. Naprawdę jest okej. Ja również. Teraz tak, na budkach jest... Stary, czemu levela nie ma? Czemu jest 28? Wiesz, tu jest teraz może na tym enchantingu? Czekaj. Stary, coś ty zrobił. Coś ty położyłeś? Stary, coś ty zrobił. Naprawdę dałeś... Ta lampka to zmieniła, stary? Chyba to nie jest wina lampki, stary, wiesz? Czego chyba to jest, stary, jest wina tej tabliczki dziwnej. Ja cię kręcę, naprawdę postawiłeś tabliczkę sup i dzwonek? Stary, no bo ja nie zauważyłem. Ej, ale bez Becky dosłownie jej z tej perspektywy nie widać. Stań sobie, stary, tutaj. Ej, faktycznie. W ogóle jej nie widać. Zupełnie. Ja, ej, ale faza, nie? Dobra, oczywiście subskrybujcie z dzwonkiem, to dla mnie jest mega miłe. Na księżyczce mam w ogóle, stary, efficiency 4. A ja na kilofie ja też mam efficiency 4. Stary, weź. I mogę wtedy zrobić sobie lepszy kilof, stary, co myślisz? Albo mi to odsprzedać. Ej, stary, bo na spodenkach mam Protection 4, wiesz? I na butach mam Protection 4. Nie, stary, bo wiesz, to moim marzeniem jest to, aby mieć siekierkę na efficiency 5, a mam tylko na 4. Dobra, a co mi za to dasz, stary? 10 golda. No nie, w ogóle Elviso, ty w ogóle... Dobra, nie. Parę diaksów. Nie, stary, nie, ja raz, nie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie biorę, stary, tego. Nie, nie, ja sobie enchantuję buty, to jest dla mnie dużo ważniejsze. Bo kill off i tak jest mocne, ale butki są, stary, teraz ważniejsze. Czy, właśnie, buty czy, stary, może spodenki na prot 4? Nie, no, buty na prot 4, zdecydowanie. Dobra, jedziemy w takim razie, słuchajcie, uwaga... Jezus Maria. Stary, samo Protection 4 bez żadnego unbreakingu. To chyba nie jest dobry wynik. To nie jest dobry wynik. Znaczy, nie jest fatalny, ale nie jest też dobry. A wiesz, stary, co jest teraz na spodniach? Co? Fire Protection. Nie, w ogóle. To jest tragedia. Dobra, stary, sprawdź, co ty masz i sprawdź też, co masz na książeczce, co? Bo naprawdę ja nie chcę... Wow! Spadłem, bo ja naprawdę, stary, nie chcę płakać po prostu przy tym. Ale Unbreaking 3 na portkach. A na tym? Na książce? Na książeczce mam, już ci mówię. Sharpness 3. No nie, to jest jakaś tragedia. Dobra, stary, to lecisz w takim razie. Enchantuj na to Fire Protection. Dyk. Nie, nie na Fire Protection. Ja miałem Fire Protection. Na oj. Unbreaking, no. Mam dobrą wiadomość, Abra. Dawaj, pokaż. Samo to. Nie, nie mów, że samo... A nie, ej, dobra, nice, to jest nice. Okej, okay, to jest okej. Okay. Jakby może nie jest Protection 4, ale naprawdę się, stary, cykałem, że tutaj jakaś tragedia pójdzie. A nie jest źle, stary. Ja bym powiedział, że nie jest źle. Dobra, co masz na książce teraz, w tym momencie? Na książeczce, powiadasz, na książeczce. Efficiency 3. Efficiency 3. No to nie za dobrze. W takim razie, stary, ja sobie zejdę tutaj do craftingu. I teraz tak, zrobimy sobie dodatkowe buty. To na pewno, zrobimy sobie dodatkowe buty. Zrobimy sobie dodatkowy hełmik, to też na pewno. A spodnie na razie zostawię, bo ochrona 3 satysfakcjonuje mnie. Nie wiem, stary, jak ciebie. Ale dla mnie jest okej. Okay. Teraz tak, na hełmie mam Protection 4, więc w ogóle nie będę ryzykować i od razu to biorę, bo mamy wtedy po prostu zrobiony dobry hełm, jeśli to w kowadle odpowiednio oczywiście połączymy. Więc ja, stary, nie ryzykuję, wow! To. O, stary, patrz to! Torrens 3? Stary, obczaj ten hełm. O, kurczę. Ej, to jest najlepszy hełm w grze od razu. On ma wszystko. Nie można mieć lepszego hełmu, tylko może dodać mending, ale mending jakby nie zwiększa jego fajności, nie? I torsy jeszcze, ale naprawdę ale nice. Torsy na hełm nie są dobre, bo hełm bardzo szybko pada. Aha, faktycznie. Ja cię kręcę, co to jest za przeklęty jakiś hełm? Ej, nice! Dobra, teraz tak, na książce ja mam loyalty, a na butach mam protection 3. Dobra, zobacz, stary, co masz na butkach i zobacz, co masz na książce, okej? Okay? Okej. Już patrzę. Wow! Depth Strider 3. Bierz to w ciemno, stary. W ciemno, stary, to bierz. A, okej. I muszę mogło ci zapłacić być trochę to. Gorzej. Pokaż, co masz dobrego. Unbreaking 3, Death Strider 3, a ja mam jedne buty z Prot 4. To jest bardzo dobra rzecz, stary. Mhm. Naprawdę, tylko okay, Feather Falling by brakowało. Dobra, teraz na książeczce ja mam dalej loyalty. A co ty masz na książce? Książeczka, powiadasz, Quick Church. A dobra, a na innych levelach, stary? Bo ja mam, niżej piercing mam.
Wyszczenie jest 2, knoch mach 1. Dobra, zabuduj troszeczkę tutaj, albo czekaj, możemy tak postawić. Teraz będzie level który? Będzie 28 dalej. Nie, nie, nie. Musimy troszeczkę, wiesz, zmniejszyć levela, nie? No, czaję, czaję. Teraz fortunka, efficiency, dobra. Weź postaw jakiś klocek gdzieś, nie? Zobaczymy, stary, co to. A, ja mam jeszcze jedną tabliczkę po prostu, dobra. Teraz będziemy mieli 20 i to jest Unbreaking 2. Aqua Affinity, a ja mam już Aqua Affinity, to nie. Dobra, no to w takim razie, stary, musimy przejść się do kowadeł. Tutaj są chyba kowadła na dole, prawda? Na dole. A one są publiczne, stary? Można z nich korzystać? Maciach mówił, że tak. No dobra, no to w takim razie, stary, mi nie pozostaje nic innego, jak faktycznie, czekaj, no spróbować połączyć te budki teraz ze sobą. Musimy zrobić coś takiego. I one będą mocne, stary, tylko że to kosztuje 19 leveli, wiesz? O, oh, wow, ej, serio, dobra. Protection 4, Unbreaking 3 i Deathstrider 3. Naprawdę to jest bardzo dobra rzecz. No to tylko sobie to nazwiemy. Zapasowe buty. Okej, okay, po prostu. Chcesz jeść? No, chętnie w sumie. Zajdź sobie do gasteka. A co to jest napisane? Arcydzieło sztuki nowoczesnej. Elviso, czy ty zmarnowałeś level na coś takiego? Sorry? Tak. Wiesz, że ja to zjadłem teraz, nie? Moje arcydzieło sztuki nowoczesnej? Elviso, naprawdę... Jak śmiałeś? Tragedia. Dobra, teraz tak, te hełmiki trzeba będzie sobie disenchantować i trzeba będzie użyć upgrade geara. Dobra, zapłaciłem ci, stary, nie? 30 zł dzisiaj zarobiłeś. Mam już, no. No to stary, to ja w takim razie uciekam i będziemy się zgadywać jakoś, co? Trzymaj się, Beniu. No, to trzymaj się. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do mojej tajnej bazy oczywiście. Niestety, ale te 40 leveli to jest już, słuchajcie, tylko historia. Nie pozostaje mi nic innego, jak właśnie w upgrade gearze, słuchajcie, połączyć sobie to ze sztabkami nederytu i tym samym spójrzcie, moi drodzy, na to. Mamy znowu najlepszy hełm w grze, one się nie różnią niczym poza nazwą. Dosłownie niczym. To jest największy fart na całym świecie. Natomiast słuchajcie, też nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu te hełmiki 2 odłożyć tutaj, do tej oto skrzyneczki, bo po prostu teraz mi się nie przydadzą. Następną, słuchajcie, rzeczą będzie to, że musimy sobie w upgrade gearze jeszcze połączyć sztabkę nederytu właśnie z tym czymś. Nie ma tutaj może powolnego spadania, czyli czegoś takiego, że jak spadasz, to po prostu dostajesz mniej obrażeń, ale też te zapasowe buty są naprawdę bardzo mocne. Są praktycznie takie same. Więc ja bym powiedział, że jestem z nich bardzo zadowolony. No i teraz tak, klata oraz spodenki. No kurczę, naprawdę. Jedyne co to tutaj mogłoby być faktycznie, słuchajcie, torncy, czyli ciernie, ale nie będę płakał z tego powodu. A tutaj mogłaby być ochrona 4. Moi drodzy, my gdzieś mamy tutaj właśnie ochronę 4. I nie wydaje mi się, że chciałbym marnować ją na to, aby połączyć ją z tymi spodenkami. Kiedyś wydaje mi się, że to będzie po prostu bardziej ciekawe, bardziej potrzebne, żebyśmy po prostu sobie to połączyli z czymś innym. Mamy jeszcze ciernie i mamy, słuchajcie, tutaj Feather Falling 2. Więc ciernie akurat sobie bardzo, słuchajcie, chętnie wezmę, mimo że to jest jedynka. Tutaj mamy Soul Speeda, więc też nie za bardzo. I w kowadle, słuchajcie, akurat możemy faktycznie coś takiego zrobić, żeby, patrzcie, teraz zrobić sobie w ten sposób. I serio, ciernia 1, myślę, że zawsze spoko, a dodatkowo sobie to nazwiemy. Zapasowa klata. Ładnie, pięknie sobie to oczywiście tutaj nazwiemy. Teraz w upgrade gearze, słuchajcie, sobie to też połączymy ze sztabką nederytu. I słuchajcie, naprawdę jest to porządny itemek. Nie ma co, słuchajcie, jest to naprawdę okej. Okay. Jedyne co, to mega, mega szkoda, że słuchajcie, tej Protection 4 nie było, nie ma właśnie na spodenkach, serio, akurat z tego powodu jest mi troszeczkę przykro, no ale nic, słuchajcie, na to teraz nie poradzę. Zapasowe leginsy, słuchajcie, tutaj oczywiście sobie nazwiemy to zapasowe leginsy, tutaj, słuchajcie, hełmik sobie nazwiemy zapasowy kask, okej, dobra, pyk, pyk, pyk i teraz tak, słuchajcie, wszystko mamy już pięknie nazwane, zupgrade'ujemy sobie też do nederytu właśnie, moi drodzy, ten oto item i kurczę, moi drodzy, w tym momencie mamy całą nowiutką nederytową zbrojkę, która jest praktycznie tak samo fajna jak ta. Problem tylko z tą jest taki, że jeśli, słuchajcie, chciałbym ją naprawić z czymkolwiek, to po prostu to będzie kosztowało strasznie dużo leveli. To z kolei, słuchajcie, jest totalnie nieopłacalne. Elviso wrócił do nas, ale spoko, on mnie nie słyszy, więc totalny chill. I teraz, moi drodzy, tak, odłożymy sobie tutaj to, odłożymy sobie tutaj to i kurczę, nie pozostaje mi nic innego, jak założyć tą zbrojkę, cieszyć się nią, a po prostu tą główną odłożyć na chwilę tutaj i zapytać was w komentarzach, co wy byście zrobili z tą zbroją. Czy próbować ją naprawić, bo to będzie kosztowało po jakieś 40-50 leveli na jeden itemek, żeby to w ogóle naprawić. Czy może, słuchajcie, czekać na po prostu mending, czyli naprawę. Znacie na pewno ten enchant, że po prostu jest naprawa i on, kiedy zbierasz expa, to po prostu się naprawia. Piszcie w komentarzach i oczywiście, moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo każdego jednego dnia są tutaj filmy, więc po prostu warto być na bieżąco. Zapraszam jeszcze na kanał Abra Games, gdzie codziennie są Bedwarsy i wbijajcie na sklep www.abraety. Pierwszy link w opisie, bo nowy wzór na was czeka, Bedwars.
bedwarsowy. Jeśli jesteście fanami bedwarsów, to pozycja wręcz obowiązkowa. A jeśli nie jesteście fanami bedwarsów, to i tak super, bo słuchajcie, ten wzór jest po prostu najfajniejszy, najładniejszy, najbardziej kolorowy i jest nowy, więc to jest po prostu gratka dla fanów Abry. Dokładnie tak. www.abraety, pierwszy link w opisie. Czekają na was bluzy, kubki, koszulki i darmowa dostawa od 149 zł. Czyli jak zamawicie na przykład właśnie bluzę i chociażby kubek naraz, to nie płacicie za kuriera. www.abra.ety, pierwszy link w opisie, a ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieńczka, eleczko i pu!